O opinie witam Państwa w piątkowy poranek. Pan poseł Krzysztof Brejza, szef sztabu wyborczego koalicji obywatelskiej. Jest dziś państwa i moim gościem. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią redaktor. I miałam zacząć od służby zdrowia, bo to chyba najważniejszy temat w Polsce, ale zacznę od Pańskiego klubowego kolegi Sławomira Neumana, bo kilka godzin temu TVP Info Onet też już o tym napisał i rozmawiał z Panem Neumanem. Ujawnił nagrania z 2017 roku z działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa, gdzie Pan Neumann bardzo dużo przeklina. Znajdą zresztą Państwo na Onecie wszystkie informacje. No, i mówi, że ludzie, którzy głosują, nic nie wiedzą. Mówi, że przeklina, więc nie chcę cytować, że to są brzydkie słowo na P, określające działaczy Platformy Obywatelskiej. A pana kłopot jako szefa sztabu i kłopot Platformy przed wyborami? Odgrzewany kotlet. Nie Bzdury. przejmuje się pan takimi informacjami? Bzdury, odgrzewany kotlet. Przecież to było już w lokalnej prasie, gdzieś te nagrania były wiele lat temu ujawniane, wynik jakiegoś tam sporu wewnętrznego w, w samej platformie, Część, akurat to były słowa o działaczach, Neumann odniósł się do, do tych słów, dzisiaj też w rozmowie. To są metody, metody TVPIS, że krótko przed wyborami są w takim strachu, są w takim paraliżu że odpalają stare rzeczy dla przykrycia spraw, którymi żyją naprawdę Polacy. A Polacy żyją problemami służby zdrowia, Polacy żyją drożyzną, a oni muszą taką wrzutkę zrobić. Ale mówi też o ludziach, którzy g się interesują i tacy ludzie idą głosować. To nie jest o Platformie Obywatelskiej, a nie o działaczach. Wspomina tam o działaczach akurat też Strzewa. Z, z Ale to mówi o Tutaj wyborcach nie dosłuchałem do końca dzisiaj wywiadu też z przewodniczącym Neumannem. Z pewnością odniesie się jeszcze do tych słów. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, metody putinowskie, żeby na 8 dni przed wyborami w telewizji rzekomo publicznej, która powinna kierować się misją publiczną, no realizować czysto partyjny pisowski przekaz. I tak jeszcze mówi, że atak, kot, na, atak na jednego z liderów opozycji. Mówię jeszcze o Komitecie Obrony i Demokracji, że oni nic nie znaczą, bo nawet jeśli jest dużo osób, może być tysiąc osób, to jeśli nie są zorganizowane i że trzeba K300 Spartan. 300 Spartan by wystarczyło nawet. 300. To są wewnętrzne rozmowy, które były już ujawniane w lokalnej prasie, nieprzypadkowo wyciągane na 8 dni przed wyborami, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od gigantycznej zapaści agonii w służbie zdrowia. To PiS się boi Platformy Obywatelskiej, dlatego chce odwracać PiS się uwagę. Boi, PiS się boi, ponieważ widzą mobilizację elektroniczną, Opozycyjnego. PiS widzi, że opinia publiczna nie daje wciągać się w różnego rodzaju wojny ideologiczne, inne tematy, i opinia publiczna dostrzega rozkład państwa PiS po czterech latach. Rozkład w tych usługach które są najbliższe obywatelowi. A Przede wszystkim pewni, że... służba zdrowia, jest... gdzie zamykane są tysiące pośle, za chwilę miejsc, o służbie zdrowia, ale... znikają tysiące miejsc w szpitali, znikają tysiące łóżek, za chwilę o likwidowane służbie są zdrowia, karetki S. Ale jeszcze chcę dopytać, czy jest pan pewien, że opinia publiczna dostrzega to, o czym pan mówi, czyli innymi słowy chcę zapytać, jak znacie swój elektorat? Bo wiem, że Prawo i Sprawiedliwość zna swój elektorat bardzo dobrze. Robią badania, po prostu wiedzą, czego potrzebuje ich elektorat i to jest też... Yy... Później są wysokie notowania w efekcie. Czy wy w Platformie Obywatelskiej znacie swój elektorat? Czy macie jakieś badania? Czy pan wie. Mamy, mamy badania. Czego potrzebują ludzie, którzy chcą zagłosować na koalicję obywatelską? Mamy badania, pani redaktor. I, i, i to są najlepsze badania i naj, najbardziej skuteczna technika, jaką może ugrupowanie sobie wyobrazić. I wprowadziliśmy taką technikę. Powróciliśmy do tej techniki, którą od lat stosowaliśmy. I czego potrzebują wasi wyborcy? To wybórcy? jest technika bezpośredniej rozmowy. Nasza kampania w ostatnich miesiącach to była gigantyczna rozmowa, spotkania bezpośrednie z Polakami i wysłuchanie potrzeb Polaków. Czego potrzebowali? Polacy potrzebują recepty do naprawy służby zdrowia. W zasadzie nie recepty, ale wyprowadzenia służby zdrowia ze stanu zawałowego. Polacy potrzebują... Zatrzymania tej spirali rosnących, zapowiadanych też przecież podwyżek, ale już wszystko poszło do góry. Artykuły spożywcze, chemia, opłaty, gaz, prąd to jest spirala, która jeszcze bardziej się nakręci, która będzie drenować portfele Polaków. Polacy chcą oddychać czystym powietrzem. Polacy wiedzą, jak ważne jest środowisko, i to nie jest tak, jak wielu polityków ze środowiska PIS chciałoby, że sprawy klimatu są sprawami jakichś grupek, gdzieś tam ekologów, ludzie widzą, że przychodzi sezon grzewczy i duszą się w miastach, duszą się na wsiach, bo oddychają powietrzem brudnym smogiem, kwasem solnym dioksynami, trują siebie i swoje dzieci. I to jest wielki problem Polaków. Polacy wiedzą, że za PIS wzrósł import każdego dnia dziesiątki tysięcy rosyjskiego węgla są sprowadzane i Polacy widzą, że pis doprowadził do tego, że Polska stała się jednym z największych śmietnisk, y, gdzie wzrósł import śmieci do Polski, nie tylko z Niemiec, ale również z Afryki. No to powiedzmy o służbie zdrowia, bo pan y, zajął się liczeniem znikanie znikających szpitalnych łóżek. Ile tych łóżek zniknęło? Kiedy one zniknęły? Bo być może zarządów Platformy Obywatelskiej za moment się okaże, bo zawsze się tak okazuje. Zawsze jest zła platforma. Ale są też dane, jest też merytoryka. Ministerstwo Zdrowia utajnia te informacje, nie chce udzielić informacji, ile tysięcy łóżek znika w ostatnich miesiącach. Mi udało się dotrzeć do informacji z kilku urzędów e, wojewódzkich, e, Między innymi e, ponad tysiąc. E, województwo e, lubelskie, Województwo opolskie. Podobna liczba, też nie więcej nawet dwa tysiące w województwie. A dlaczego te łóżka znikają? Województwo, tylko dokończę jeszcze kilka tutaj. Województwo Świętokrzyskie, tysiąc łóżek. I województwo dolnośląskie w samym tylko 2019 do 25 września, szanowni państwo, 1633 miejsca w szpitalach. Dlaczego panie pośle, one znikają i co to znaczy? Bo czasami same statystyki wprowadzają w błąd, na przykład jakiś oddział się zlikwidował. i. Być Oddziały może... też znikają, znikają też szpitale. Dlaczego całe. one znikają? To Dlaczego? Łóżko. Dlatego, że służba zdrowia pogrążona jest w agonii. E, służba zdrowia jest w ostatnich miesiącach w stanie głębokiego zawału. I Ministerstwo Zdrowia i rząd PiS ukrywa przed Polakami ten fakt. Pan A dowodem, i Terlecki mówią, że mamy służbę najlepszy... zdrowia na światowym poziomie. Mamy jedną z najlepszych w Europie służb zdrowia, Szanowni Państwo, tak twierdzi marszałek tak. Senatu, przepraszam, marszałek Sejmu. I chyba też powtarzał też podobną narrację pan marszałek Senatu, ale jeden dowód jeszcze wystąpiłem do ministra zdrowia z pytaniem, dlaczego od 16 lat. Opublikowane były kwartalne dane dotyczące zadłużenia szpitali. I wyobraźcie sobie Państwo, że oni w tym roku 2019 wstrzymali publikację danych. Nie informują Państwa, jak w, ile wynosi zadłużenie. Poinformują nas o tym, dostałem odpowiedź, w listopadzie po wyborach. Jeśli chodzi o y, liczbę miejsc zlikwidowanych w szpitalach, również poinformują po wyborach. Ukrywają, zamiatają pod dywan yy, prawdziwy stan rzeczy w służbie zdrowia, bo boją się tego, że opinia publiczna zobaczy, do jakiej agonii doprowadzili ochronę zdrowia w Polsce. Czyli bo to przy... są również znikające kartki specjalistyczne. To jakim cudem pan policzył te łóżka, skoro nie ma yy, to danych są To są wystąpienia do wojewodów. Ja podejrzewałem, Aha. że Ministerstwo Zdrowia będzie ukrywać przede mną i przed opinią publiczną te informacje. Wystąpiłem do 16 urzędów wojewódzkich, kilka urzędów. Te informacje, te informacje udostępniło. Natomiast bardzo ważna jest jeszcze informacja dotycząca znikających karetek specjalistycznych. Z 500 karetek specjalistycznych w 1 stycznia 2016 roku obecnie na ulicach pozostało 300. 300 chyba. 200 karetek specjalistycznych, czyli karetek z lekarzami na pokładzie zniknęło z ulic polskich miast, polskich miejscowości. To jest również obniżenie. A co byście zrobili jako platforma obywatelska e, po wygranych paraków. wyborach, żeby naprawić tę zapaść? E, tak Pan to określa? Zespół profesora Grockiego plan na uzdrowienie, wyprowadzenie z tej agonii służby zdrowia, podniesienie do 6% wydatków na służbę zdrowia, włączenie do systemu farmaceutów. Farmaceuci mogą wykonywać to jest też pomysł profesora Grockiego, realizowany w wielu państwach Unii Europejskiej, na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam szczepienia, część procedur realizowana jest przez przy udziale farmaceutów, ale przede wszystkim zwiększenie miejsc rezydenckich, zwiększenie dofinansowania służby zdrowia. I to, co, to, co przygniata pracę lekarzy każdego dnia, 80% czasu poświęcanego przez lekarzy to jest biurokracja, to są procedury administracyjne, to jest wypisywanie różnego rodzaju papierów. Lekarze poświęcają zaledwie 20% swojego czasu na leczenie. Potrzebni są asystenci lekarzy, asystenci lekarzy, którzy odciążą też w pewnych procedurach yy, pielęgniarki, yy, tak żeby lekarze mogli skupić się na leczeniu. A skąd a pieniądze? Nie, nie na papierach. Na to wszystko z, mówicie, że budżet jest zadłużony i yy, że finanse, nawet jeśli budżet nie, no to finanse publiczne prognozy, są. Prognozy rzeczywiście po rządach teraz, po rządach pis te prognozy wskazują na spadek wzrostu PKB w przyszłym roku. Nie będzie prognozowanego 4, tylko ma być bodajże 3,2. A to kosztuje to kosztuje, ale można uzyskać środki budżetowe, a w zasadzie trzeba poprzez przestawienie hierarchii wartości służba zdrowia, opieka zdrowia, zdrowie Polaków powinno być na miejscu pierwszym. Nie propaganda w szczujących partyjnych mediach, nie nagrody, pseudonagrody, wyposażenie w wielkie pieniądze działaczy PiSu, którzy są rozlokowani w setkach spółek różnego rodzaju, fundacji, funduszy, instytutów potworzonych. Proszę zobaczyć na spółki energetyczne, że one straciły po czterech latach bardzo, bardzo dużo na giełdzie. Służba zdrowia na pierwszym miejscu y, przyszłego rządu, rządu koalicji obywatelskiej. A hejt pan kierował sokiem z buraka, portalem, który, jeśli mogę wyrazić swoją opinię, moim zdaniem nie jest hejterski, bo śledzę go od dawna. Ale czy pan nim kierował? Bo to dury i spotk spotkamy się TVP z Info, osobami, pana? które postawiły taką wieczorem zresztą o 23. Wiem, że ten tweet się pojawił jednego z pracowników TVP. Spotkamy się w tej sprawie w, w sądzie. Z osób. Niech mi pan powie, jako szef y, Sztabu Koalicji Obywatelskiej, o co wygracie? Czy wygracie o to, żeby wygrać z pisem? Czy wygracie o to, żeby po prostu tak strasznie nie przegrać i ewentualnie wziąć Senat? Nie, gramy o to, żeby wygrać z pisem. Gramy o to, żeby wprowadzić w życie program y, pozytywny nowej, lepszej Polski. Polski bez nienawiści, Polski bez hejtu, Polski w której ludzie nie są skłóceni ze sobą i władza nie podgrzewa tego kociołka nienawiści. Ale to pan, jest że... podstawowa rzecz, dlatego liderem koalicji obywatelskiej w tej kampanii jest Małgorzata Kidawa-Bońska, bo my słuchaliśmy też Polaków przez kilka miesięcy ostatnich, tak jak mówiłem, naj, najnowsze, najlepsze narzędzie badawcze którego nie ma pić. Jak pan sobie Najlepsze narzędzie badawcze gigantyczna rozmowa z, z Polakami. Powrót do źródeł koalicji obywatelskiej. Dlatego liderem to, koalicji jest, że... jest, mhm. jest Małgorzata Kiwa Bońska, która gwarantuje nowy styl uprawiania polityki, politykę otwartą, politykę nienawiści. Piękna reklama, Panie Pośle. Prawdziwy. Jak pan sobie tłumaczy, to, że w bardzo wiele osób śledzę dość mocno internet, również liderów opinii, znanych blogerów uważa, że tej kampanii nie widać. Pan jest szefem sztabu. Czym Pan sobie to? Tłumaczy. Ja wiem, że w Polsce jest sporo spotkań, bo też to śledzę, ale to nie jest tak, to nie ma tak dużego oddźwięku, jak różne akcje organizowane przez PiS. Czym pan sobie to tłumaczy? Pani redaktor, ogromne fundusze, którym, którymi dysponuje środowisko PiS. Z jednej strony telewizja pisowska włączona w tę kampanię, która agituje, udowodnił to wyrok, wyrok sprawiedliwego sugrupowań. Dzisiaj telewizja musiała przeprosić, ale uznano, że była to forma agitacji wyborczej. Ogromne wykorzystanie całych zasobów państwa sprawia, że jesteśmy na wojnie niesprawiedliwej. Ja jeżdżę po całej Polsce, jeżdżę po wszystkich województwach, mobilizuję działaczy do pracy i widzę, że wkładają masę energii. Ta kampania przez nich jest robiona na najwyższym poziomie indywidualnie. To są spotkania, to jest oczywiście mały outdoor, to jest wywieszanie plakatów. kampania Czyli Siła rażenia TVP. Tak pan Nie tak tylko pan siła to rażenia aparatu państwa, który w Polsce, którą oni zamienili w taki oligarchiczny dwór doprowadza do tego, że urzędy wojewódzkie zaprzęgnięte są do kampanii. Wojewodowie jeżdżą, rozdają różnego rodzaju kupony z pieniędzmi, prezesi różnego rodzaju spółek, funduszy, uczestniczą bezpośrednio w kampanii pod szyldem tych instytucji różnego rodzaju. Na koniec, panie Żadna pośle. partia tak bardzo nie obniżyła jakości usług publicznych, jednocześnie nie tworząc tak mocnej też oligarchii partyjnej. Na koniec chcę zapytać, co pan myśli o seksie? Czy można go pochwalać? Czy można mówić, że to dobra, normalna rzecz i jak w każdej normalnej rzeczy obowiązują tu pewne zasady są środki antykoncepcyjne, jest ochrona swojego zdrowia psychicznego i fizycznego? Pytam, bo już też po wyborach będzie głosowane. Projekt penalizujący mówienie o seksie osobom poniżej 15 roku życia. Co jest o tyle ciekawe, że współżyć mogą osoby od 15 roku życia. Co pan na to? Czy pan będzie nadal wtedy mówił o seksie i informował obywateli i pana partię w ramach jakiegoś programu, być może? Oni mają jakąś obsesję na punkcie seksu, ale chodzi o. Politykę. Chodzi o to, żeby cały czas wywoływać ten, tę ideologiczną wojnę, żeby odwracać uwagę opinii publicznej od problemów Polaków. Nie wiem, no, co oni chcą zrobić. Z podręczników do biologii wykreślić słowo penis, wagina, organizować edukację seksualną dla dzieci na polach kapusty, poszukiwania bociana. Odwiedzamy. Rodziny Bocianie, Bocianie, Myślę, zrzuć, że pana pomysły Bocianie mogą być wykorzystane i... w przyszłości. Pani Bocianie, pani Bocianico, zrzuć nam dziecko, maluszka, a my będziemy po polu z kapustą z dziećmi biegać. Nie, no to jest irracjonalne, to jest y, ideologizacja kampanii wyborczej po to, żeby odwrócić uwagę od tego, że znikają karetki S, tysiące łóżek w szpitalach mi są likwidowane, a służba zdrowia jest w agonii, nie mają na to żadnego pomysłu, a Ministerstwo Zdrowia, co też wykryłem, potrafi blisko milion złotych przelać na Imperium Ojca Tadeusza Ryzyka. Ministerstwo Zdrowia przelewa milion złotych w sytuacji, gdy nie ma, nie ma niemalże na wszystko pieniędzy. I o tym rozmawiajmy, a nie o seksie póki co, tak? ideologiczna wojna. Oni próbują odgrzewać takie tematy, przykrywać tymi tematami bardzo, bardzo emocjonującymi ich elektorat. Problemy. Odwracać uwagę od tego, że ta piątka Kaczyńskiego za chwilę będzie oznaczać piątkę za chleb. I tutaj stawiam kropkę, bo wydawca jest jak zawsze. Każdy wydawca jest zawsze bezlitosny, proszę państwa. To niesamowite. Krzysztof Brejza, szef Sztabu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani i państwu. I Państwu życzę miłego weekendu i widzimy się w piątek za tydzień w Onetopinie.